promocja miasta Chełm nie tylko na terenie miasta, ale w województwie, łączenie z marką Lubelskie Smakuj Życie, łączenie właśnie z Fundacją Cemex, ale innymi fundacjami, ze stowarzyszeniami chełmskimi, to dało taką siłę, ale i odwagę. Dziś gościem programu Rozmowy po chełmsku jest ktoś, kogo kariera szybuje w ostatnim czasie z szybkością piłeczki speedballowej. Lider wolontariatu, sportowego wolontariatu dziecięcego Cemex Polska. Ambasador Speedball Polska na Polskę Wschodnią. A ostatnio także radna Rady Miasta Chełm, Katarzyna Janicka. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Kasiu, znamy się 100 lat. Od 100 lat wiem o tym, że udzielasz się społecznie. Twoja główna pasja to sport, bo sport jest twoim także zajęciem zawodowym na co dzień. Tak, jestem nauczycielem wychowania fizycznego już od 27 lat. Zajmuję się, jestem liderem, koordynatorem, twórcą sportowego wolontariatu dziecięcego Cemex Chełm, który zrzesza 70 osób. Włączamy się w działania szkolne w środowisko lokalne miasta Chełm ze sportem, albo może bym powiedziała, że w sporcie właściwie. I naszą szczególną działalnością jest sport dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Mhm. I od tego właściwie się zaczęło. Od sportu osób niepełnosprawnych, gdyż 15 lat temu, a jest to czas 2018 rok, to jest 15-lecie sportowego wolontariatu dziecięcego, w tej chwili Cemex Chełm, utworzyłam, wymyśliłam wraz z koleżanką Martą Jeleń właśnie działalność w sporcie osób niepełnosprawnych na rzecz dzieci, szczególnie dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych na tamten czas, ze względu na to, że w Chełmie nie było jeszcze takich inicjatyw sportowych, stricte sportowych, bo to jest bardzo ważne, i pokazania, w jaki sposób młodzież, dzieci, rodzice, ale i przyjaciele angażują się w rozwój osób niepełnosprawnych. Więc rozpoczęliśmy od turnieju tenisa stołowego. Grzesie, ja pamiętam początki, one były mocno nieśmiałe i takie z dużą dozą niepewności, czy to się uda i czy to w ogóle przyniesie skutek. Ale pamiętam też strasznie dobry odbiór tego przedsięwzięcia od samego początku i pamiętam ten moment, jak ta impreza zaczynała się rozrastać. Kasia, bo mówimy o sukcesie już dzisiaj tego wszystkiego, co wymyśliłaś i zrobiłaś. 15 lat o tym świadczy, ale ja chciałbym zapytać bardziej o twoją ocenę tego, co się w ciągu tych 15 lat udało. To był sposób na integrację, na to, żeby dzieci niepełnosprawne mogły poczuć się normalnie, żeby mogły wyjść do swoich rówieśników i razem z nimi rywalizować na przykład przy stole ping-pongowym. Jak to dzisiaj oceniasz poza takim, tak jak powiedziałem, zwykłym, normalnym, społecznym sukcesem, bo tak to trzeba nazwać? Ja jak mówię o sporcie osób niepełnosprawnych i to, co zostało stworzone, to co zrobiliśmy, bo nie zrobiłam tego sama, bo nie można powiedzieć, sama bym nie zrobiła, no napisałam projekt, tak, który w tej chwili nazywa się Łączy Nas Sport, jest to kalendarz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej miasta Chełm, powiatu chełmskiego, ale samemu można tylko o tym opowiedzieć. Dzisiaj mogę opowiedzieć, tak jak mnie prosisz, podsumować tą działalność. Rzeczywiście 15 lat temu to była nowinka. Ja zagospodarowałam to tym pomysłem i stworzeniem wolontariatu, zagospodarowałam przestrzeń miasta Chełm, a nawet wyszliśmy poza Chełm. Rzeczywiście 15 lat temu prezydentem był Krzysztof Grabczuk, który wraz z panem Markiem Sikorą, który był dyrektorem Wydziału Oświaty miasta Chełm, uwierzyli we mnie, pozwolili mi coś takiego zorganizować, taki pomysł, inicjatywę, i to tylko i wyłącznie rozrastało się. Okazuje się po 15 latach, że to był strzał w dziesiątkę. To po prostu 100% wszystkiego.
Po pierwsze, pokazaliśmy, że młodzież niepełnosprawna w szkołach, a już w tej chwili w przedszkolach i warsztatach terapii zajęciowej, bo tak działalność została rozszerzona, wspaniale sobie radzi, uczęszczają na zajęcia lekcji WF-u, nauczyciele wychowania fizycznego wspaniale się zajmują, dziećmi przekazują tę wiedzę, ale również kształtują i rozwijają ich zainteresowania. No więc integracja, przełamywanie barier niemożności, asymilacja tych ludzi niepełnosprawnych, którzy na co dzień borykają się z wieloma problemami, z taką normalnością i życiem codziennym. Rywalizacja, która też przynosi skutki pozytywne w podnoszeniu własnych kompetencji, kwalifikacji. To wszystko rzeczy, które osoby zaangażowane w Twój wolontariat mogą Ci zawdzięczać. Kasia, ale tak jak powiedziałaś, nie udałoby się tego zrobić, dokonać, gdyby nie wsparcie mimo wszystko większych osób, instytucji, zaangażowania rodziców, ale także w przypadku Twojego wolontariatu poważnego patrona, którym jest Cemex. Cemex, z tego co wiem, bo też nieraz na ten temat rozmawialiśmy, rozumie Twoje potrzeby, rozumie chęć działania w tej właśnie, w tym zakresie łączenia czy przełamywania barier osób niepełnosprawnych i ta współpraca kwitnie. Tak, współpraca z Fundacją Cemex Budujemy Przyszłość kwitnie, ja bym powiedziała, to jest wspaniałość, to co nas spotkało, dlatego że Fundacja Cemex oferuje no nie tylko dla miasta Chełm, ale dla całej Polski. Projekty grantowe, to są granty, łączy ludzi w wolontariacie pracowniczym Cemex Polska i to u nas bardzo fajnie zagrało, dlatego że 5 lat temu napisałam projekt wraz z wolontariuszką, liderką wolontariatu pracowniczego Cemex, panią Edytą Dworak. Był to pomysł oczywiście w ramach sportu, z lekkiej atletyki, który bardzo cudownie się przyjął. Ja bym powiedziała, myślę, że mogę powiedzieć, że to jest sztandarowa w tej chwili impreza i Fundacji Cemex, wolontariuszy i dziecięcych, i dorosłych, dlatego że wystąpiła wspaniała rzecz, łączenie pokoleń. W tej chwili, w tamtym roku mieliśmy 5. Miejską Integracyjną Spartakiadę Dzieci i Młodzieży pod bardzo fajnym hasłem Cemex nie próżnuje, sportową integrację buduje. I spotkaliśmy się na Stadionie Miejskim, czyli już kolejne miejsce do promocji naszego miasta Chełm i współpracy z Mosirem, z miastem, z partnerami. Spotkało się 140 zawodników. Od przedszkolaka do starszaka, jak ja to mówię, dlatego że weszliśmy w współpracę z przedszkolami miejskimi, oczywiście z oddziałami integracyjnymi, szkołami podstawowymi, średnimi szkołami i włączyliśmy jeszcze do naszych działań osoby dorosłe, warsztaty terapii zajęciowej. I naprawdę ta współpraca, to połączenie w tym sporcie i to nasze hasło łączy nas sport, rzeczywiście pokazuje wspaniałą współpracę w sporcie, ale i w tej przyjaźni, która istnieje między dziećmi zdrowymi z dziećmi niepełnosprawnymi. Gdybyś miała podsumować pod względem liczb to, co się zdarzyło, gdybyś mogła sięgnąć pamięcią, to powiedz, ile osób skorzystało na przestrzeni tych 15 lat z Twoich zajęć, z tych wszystkich imprez, które organizujesz? Jaki to jest promień? Najpierw trzeba by było tutaj powiedzieć, jeszcze cofnąć się do tej historii tych 15 lat, że pierwszą imprezą, właściwie taką jedyną, prawdziwą, sportową stricte, z sędziowaniem, z oprawą sportową, to było 60 zawodników 15 lat temu, ale na przełomie lat zostały włączone inne dyscypliny sportu. W tej chwili ten cały kalendarz Łączy Nas Sport obejmuje piłkę nożną, to jest Orlik Cup,
Trenażery multimedialne to są zawody na stacjonarnych rowerach, które odbywają się w szkole podstawowej numer 1 i pod takim bardzo ciekawym hasłem poszukiwania Mikołaja lub Śnieżynki. Kolejną imprezą to jest tenis stołowy i rok szkolny, bo to się całe nasze działanie obejmuje cały rok szkolny, jest właśnie spartakiada lekkoatletyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Mhm. Wolontariat to, tak jak mówiliśmy, integracja, chęć połączenia osób z niepełnosprawnością z tymi osobami, które nie mają problemów zdrowotnych w swoim życiu. To wspólne bycie razem, powiedziałaś, przynosi mnóstwo korzyści. Ale wspólne korzyści wraz z litrami wylanego potu przynosi też dyscyplina sportu, którą sobie wymyśliłaś, a której jesteś ambasadorem tutaj, czyli speedball. Powiem szczerze, że jak zobaczyłem pierwszy raz, a jestem przecież kibicem sportu, to nie wiedziałem, o co chodzi w speedballu. To już odpowiadam na to, ja jej nie wymyśliłam. Rzeczywiście speedball został przyprowadzony do Polski 5 lat temu. Na terenie miasta Chełm, ale i w województwie lubelskim, w Polsce Wschodniej, propaguje tą dyscyplinę jako innowację sportową. Włożyłam ją w sport szkolny, w rekreację właściwie sportu szkolnego. Ale i założyłam drużynę, która nazywa się Łączy Nas Speedball Chełm. I masz sukces. Mamy sukces. W tamtym roku na Mistrzostwach Polski Kamila Bochen, absolwentka jedynki, w tej chwili uczennica drugiego ogólniaka, została brązową medalistką w konkurencji Super Solo. Bo speedball ma aż 3 konkurencje, w których można wystartować. Właśnie super solo, singlową grę, deblową, przepraszam, 4 i drużynową. W tej chwili piszę projekt i będę walczyła o to, żeby we wrześniu 2019 roku u nas w Chełmie zorganizować mistrzostwa, 4 Mistrzostwa Polski speedballa. Mamy już doświadczenie, dlatego że praktycznie rok temu zorganizowałam, i to też nie sama, bo to jest bardzo ważne, ale ten pomysł, możliwość, razem z wolontariatem zorganizowaliśmy 3. Europejski Speedball Camp, który odbył się na naszej hali miejskiej. Trwał 3 dni, weekendowo oczywiście, w którym spotkaliśmy się z zawodnikami Francji, Niemiec i oczywiście Polski. Ponad 100 zawodników przyjechało. Była to forma, jak sama nazwa brzmi, takiego obozu treningowego, weekendowego. I od nas z Chełma wzięło udział aż 17 osób. Nie tylko dzieci, ale nauczyciele, co mnie bardzo, bardzo cieszy, dlatego że sport, czyli speedball w Chełmie rozwija się 3 lata. Mhm. I został on włączony w program, bardzo fajny program WF z klasą, którego tutaj byłam jedną z liderek na województwo lubelskie. Z cudownego szkolenia, które odbyło się w Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo to fundacja jest oczywiście dla nauczycieli nie tylko, ale Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspaniałe szkolenie, na którym spotkali się liderzy z całej Polski. I właśnie z Krakowa jedna nauczycielka pokazała w fajnej prezentacji multimedialnej speedball. Od razu mi się spodobał na uzupełnienie sportów szkolnych, ale również wprowadzenie czegoś nowego w te dyscypliny, które wszyscy znamy, które trenowaliśmy, uprawiamy, no oczywiście kochamy je, ale dzisiejsza młodzież i to, co dzieje się w szkołach i w jaki sposób my, nauczyciele, powinniśmy zachęcić młodych sportowców, ale również i tych, którzy, bo to trzeba też o tym powiedzieć, nie lubią WF-u, nie lubią się ruszać, nie lubią sportu i żeby właśnie zachęcić tą młodzież do uczestnictwa i aktywności fizycznej, ten sport stał się takim uzupełnieniem. Sama podjęłam trud, bo byłam na 2 europejskich obozach sportowych.
żeby nauczyć się gry w speedballa, żeby to przyprowadzić tutaj do Chełma, żeby przekazać nauczycielom w tych właśnie organizowanych szkoleniach i ogólnopolskich, ale i na terenie miasta Chełm. Naprawdę myślę, że z każdej szkoły chełmskiej był nauczyciel na takim naszym szkoleniu. I szkoły, co bardzo mnie cieszy, i nie tylko szkoły, bo i organizacje sportowe, i MOSiR, i TKKF Chełmski zakupili sprzęt do speedballa i my w projektach różnych łączymy się, czyli my doświadczeniem, nie tylko ja, ale w tej chwili mam już dziewczęta, czyli absolwentki i Kamilę Bochen jako cudowny przykład, Asię Jankowską, Kasię Morawską, która jeszcze jest uczennicą jedynki i też była na Mistrzostwach Polski i co jest bardzo ciekawe, najmłodszą zawodniczkę Polski w speedballa, bo zaczęła jako 5-letnia dziewczynka, no właśnie z inicjatywy pewnego festynu, który organizowaliśmy tutaj w Chełmie przy czwartym półmaratonie chełmskim. Tak się spodobał spot, że mama, która zresztą była moją uczennicą, jak pracowałam w szkole podstawowej numer 7, po prostu zaczęła przyprowadzać Weronikę na zajęcia i Weronikę zabraliśmy, pojechała razem z nami, z rodzicami swoimi na Mistrzostwa Polski i została uhonorowana jako najmłodsza zawodniczka. W tej chwili jest w pierwszej klasie szkoły podstawowej. No i wiąże z nią duże nadzieje. Gdyby, Kasiu, ktoś z osób, które będą oglądać ten program, rodziców, dzieci, młodych osób, chciał zamienić biurko z komputerem lub pad do gier wideo na rakietę, którą posługujecie się przy speedballu, to gdzie was szukać, gdzie was można znaleźć, w jaki sposób można zostać członkiem tej speedballowej chełmskiej drużyny? Więc tak, zajęcia prowadzone są w szkole podstawowej numer 1 na Wołyńskiej. Zajęcia odbywają się z reguły w sobotę. Są to zajęcia organizowane społecznie, nieodpłatnie, co myślę, że to jest dużym plusem. A jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać zawodnikiem speedballa? Wystarczy przyjść. Dosłownie. Dlatego, że ten sport jest tak nowy, że uczymy wszystkich rzeczy od samych podstaw. Kasiu, rozmawiamy kilkanaście minut. Osoby, które może do tej pory Cię nie znały, na pewno już to wiedzą. Ja to wiem od dawna, bo znamy się bardzo długo, że pasja i jeszcze raz pasja to jest wszystko to, co wkładasz w każde swoje zajęcie i duże zaangażowanie. To, o czym rozmawialiśmy, czyli wolontariat, czyli speedball, to są rzeczy, które gdzieś też zostały zauważone. Te trofea, które za nami stoją, tak, świadczą o tym, że to nie tylko sztuka dla sztuki, ale też chęć dostrzeżenia Twojego dotychczasowego kroku, jeśli chodzi o działalność społeczną, sportową, wolontariacką. Społecznik roku 2016. Tak, Rada Pożytku, Chełmska Rada Pożytku Publicznego 2016 uhonorowała mnie właśnie tą tytułem najpierw, a później statuetką Społecznika Roku 2016, ale uhonorowanie mnie to jest jedno. Natomiast wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, ja jestem przekonana, to jest wszystko dla mnie i dla wolontariatu. To jest tytuł, statuetka dla nas wszystkich, nie tylko w tym roku 2016, ale na przełomie tych 15 lat, bo to nie zrobiło się w jednej sekundzie. Ta praca, współpraca, ale chyba co najważniejsze, to przyjaźń między uczniem a nauczycielem, nauczycielem a uczniem. To dzisiaj nie jest wcale rzeczą częstą. To jest po pierwsze bardzo rzadkie. Wiele osób jest zaskoczonych, że można w ten sposób współpracować, robić fajne rzeczy. Ja jestem bardzo szczęśliwa i to mnie nakręca, daje motywację i dalej rozwija. I te wszystkie pomysły, które wchodzą w życie i są realizowane, to jest właśnie dzięki tym dzieciom. I to, że człowiek czuje się tak naprawdę wolny, potrzebny, pomimo
tego, co się dzieje dookoła. I tak jak powiedziałam, tak jak wolontariat rozpoczęliśmy za czasów prezydentury pana Krzysztofa Grabczuka, później przez 12 lat pani prezydenta Agaty Fisz, a w tej chwili pana Jakuba Banaszka, to chyba o czymś świadczy, że bez znaczenia na politykę i co się dzieje, te dobre działania, czyli właściwie potrafią to łączyć. One łączą, one nawet nie potrafią, one łączą. To jest takie serce na dłoni, gdzie my wszyscy oddajemy siebie, społeczeństwu, środowisku lokalnemu, szkolnemu, dzieciom zdrowym, niepełnosprawnym. I tak jak w wolontariacie, bo tego nie dodałam, a co jest bardzo ważne, nie tylko w sporcie osób niepełnosprawnych, ale w wolontariacie, w tych szeregach wolontariatu, mam i pracuję, współpracuję z osobami niepełnosprawnymi. To jest bardzo ważne. Te osoby niepełnosprawne pracują, oddają siebie kolejnym osobom niepełnosprawnym. Mhm. Czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie wszystko zrobić, tylko najważniejsze, żeby się chciało chcieć. Kasiu, społecznik roku, człowiek roku Kuriera Lubelskiego. Nie będziemy już rozwijać tej historii. Tak. Te nagrody można by mnożyć, ale chcę cię zapytać o to, co w związku z tym spowodowało, że człowiek spełniony, doceniony, zaangażowany, nagle pomyślał sobie, pójdę w politykę, idę do Rady Miasta. Po co ci ta polityka, po co ci Rada Miasta Chełm? Mówisz tak bardzo tak donośnie to słowo polityka. Ja wystartowałam w wyborach 2018. Znaczy nie mówię tego z zarzutem, powiedz, bo być może jest to twój sposób na realizowanie kolejnych pasji i zamierzeń. Tylko... Ale ja nie mówię, że słowo polityka jest złym słowem, tylko powiedziałaś to nie tak miało zabrzmieć jako belga. Pytam o powody. Natomiast nie myślałam tutaj o polityce jako polityce. Tak jak powiedziałeś, człowiek czy spełniony? Myślę, że jeszcze mam dużo do zrobienia i właśnie to jest chyba to miejsce, oprócz szkoły, bo dalej jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dalej pracuję w szkole podstawowej numer 1. I mam ten wolontariat i te wszystkie rzeczy, które zaplanowane będziemy realizować. Ale wyjście, czyli te nagrody, które statuetki, podziękowania, wyjście ku społeczeństwu miasta Chełm, promocja miasta Chełm, nie tylko na terenie miasta, ale w województwie, łączenie z marką Lubelskie Smakuj Życie, łączenie właśnie z Fundacją Cemex, ale innymi fundacjami, ze stowarzyszeniami chełmskimi, to dało taką siłę, ale i odwagę, bo tak ktoś mnie zapytał i właściwie stwierdzają co niektóre osoby, że jestem odważna, że podjęłam ten krok. Ale moje hasło wyborcze to było z pasją dla ludzi, do ludzi. Czyli to, co tworzymy, to, co było robione, taka, jaka jestem, żeby pokazać, że można łączyć nie tylko młodzież i nie tylko osoby niepełnosprawne, ale nasze społeczeństwo lokalne, żeby pokazać ten dobry przykład, energię pozytywną, motywację. Może nie wszystkie rzeczy od razu da się zrobić, ale na pewno należy próbować swoje marzenia, pasje, należy spełniać i to jest chyba takie najważniejsze, a po drugie daje nam to cudowność życia, po prostu. Każde następne słowo wypowiedziane w tym programie będzie już słowem zbędnym. Mam wrażenie, że każdy, kto obejrzy dzisiejsze wydanie Rozmów po chełmsku, nie będzie musiał pić ani napojów energetyzujących, ani mocnej kawy, bo tyle dobrej energii, tyle pozytywnych wibracji, tyle przede wszystkim pasji zostało zawartych w tym, co powiedział dzisiejszy mój gość, że tak naprawdę można z tego wziąć każdy, co chce dla siebie i później iść, wcielać się w życie w swoim bieżącym, normalnym, społecznym i takim, powiedziałbym, obywatelskim postępowaniu. Kasiu, dziękuję ci serdecznie za tę rozmowę. Ja serdecznie dziękuję i tak przy okazji chciałabym podziękować wszystkim osobom, które są obok mnie, szczególnie mojemu mężowi, który przez lata wspiera moją działalność, naszą działalność, który niesamowicie się włącza, pomaga nie tylko być przy mnie, ale naprawdę dobrymi pomysłami i realizacją tych pomysłów.
swoim przyjaciołom, partnerom, sponsorom. Także ja serdecznie dziękuję. No i zapraszam na wszystkie nasze działania. A ja postaram się zakończyć ten program po raz drugi. Katarzyna Janicka, ambasador Speedball Polska na wschodnie, w Polskę Wschodnią. Dokładnie. Tak? Lider wolontariatu dziecięcego, sportowego wolontariatu dziecięcego CEMEX, a także radna Rady Miasta Chełm, świeżo upieczona, była moim i Państwa gościem w Rozmowach po chełmsku. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję bardzo.